Europejskie Dni Dziedzictwa w tym roku przebiegają pod hasłem Połączeni Tradycją, to w naszej pszczyńskiej kuchni młynarza, która się znajduje w Młynie Zbojszów, mamy warsztaty niestety tylko pokazowe, ale nawiązujemy do tradycyjnej śląskiej kuchni. Pokazujemy, jak powstawało pierwsze danie, które na Śląsku musi być, czyli nudle z rosołem, zupa z makaronem dla tych, którzy tutaj są spoza Śląska. Robimy go od podszewki, potem podchodzimy do dania drugiego, które u nas na Śląsku jest chyba takie najbardziej rozpropagowane, więc będzie rolada śląsko ze zołzą, będą kluski śląski i będzie modro kapusta. Mamy żurek. Żur, dla niektórych żyniaty, także z ziemniakami pokrojonymi w środku. Mamy przepyszne gołąbki z sosem pomidorowym i ciasta. Ciasta wszystkie oczywiście piekły nasze kochane panie z koła. Także jest przepyszne ciasto cytrynowe z takim budyniem cytrynowym, ze śliwką, murzynek z bakaliami. Jest ciasto z jabłkami i z orzechami, jest z borówką amerykańską, takie ucierane ciasto i babka piaskowa. No, oczywiście, że to żurek śląski. Żur śląski, jeszcze żyniaty na dodatek. Z ziemniakami w środku od razu. Ja to znam od dzieciństwa, no także gotowała to moja mama, moja babcia. I ten, który dzisiaj pani tutaj je, przypomina, ten, który gotowała babcia? Tak. No przede wszystkim zakwas musi być na mące żytniej, no i dużo czosnku obowiązkowo. Musi być coś tłustego, albo się gotuje go na boczku, albo na żeberkach, wtedy jest najsmaczniejszy. To nie może być taka zakwas zalany wodą po prostu i ugotowany. No, musi mieć swój specyficzny smak. No, oczywiście przyprawy do tego, nie? Sól, pieprz.